Panie, tak, cybermenie, panie, jestem gotowy. Dobrze, tak, wiem, panie. To co? Zaczynamy nasz plan. Tak, Lego City jest w rozsypce. Pójdzie szybko. Nie wiedzą, co nadciąga. Nic o tobie nie wiedzą. Nie wiedzą, że w ich mieście, w ich krainie jest największa potęga na świecie. Tak, zdobądź mi jednego z 6 najpotężniejszych Bricksów. Tak jest, panie. Nie wiedzą, co nadciąga. Tak, panie. Nie wiedzą, że jak wszystkie 6 Bricksów połączą się ze sobą, to unicestwią całe miasto, całe krainy. I wtedy to, co wymyślił mój ojciec, legnie w gruzach i ja przejmę wszystkie krainy. Znów mają kłopoty. Muszę im pomóc. Awaria, awaria. Dzięki. O, i skławy. Dlaczego on? Dlaczego Bartek? Właśnie, dlaczego? Bo musiał. Bo gdyby nie on, Thanos rozklockowałby nas wszystkich. Bricksmenów, Powermenów, Brickspowerów. Panie K, Brickspower to już koniec. Bricksmeni to już koniec. Bricksmenów już nie ma. Emmet nas opuścił, Stanley się zestarzał. Bartek i Paweł nie żyją. Wiem, że trudno jest się z tym pogodzić, ale to nie jest koniec świata. Tak, wiem, że Bartek nie żyje. To jest wielki cios dla nas wszystkich. Ale my żyjemy dalej. Lego City żyje dalej. Paweł i Bartek nie żyją. Nie żyją. Ale Rok, musisz się z tym pogodzić. Widziałeś, co się dzisiaj stało. Z zaskoczenia. Nie byliśmy na to przygotowani. Ucierpiał zły glina. Rozklockowali go. Takich sytuacji może być coraz więcej. My tylko zostaliśmy w Lego City. Tylko my, król i Stanley, który praktycznie już umarł ze starości. Ale
jeszcze się tam chłopak trzyma. Dobra, musisz, rok, wsiąść się w garść. Ja się już wziąłem dawno. Musisz bronić Lego City. Musisz. My musimy, bo tylko my zostaliśmy. Tak. Masz rację. Dobre słowa. Dzięki. Prezydencie, królu, chcieliście nas widzieć? Tak, Rogrok. Tak, panika, chcieliśmy. Dlaczego zawsze ja muszę wam pomagać? Dlaczego zawsze jak ja wam pomagam, to ktoś się rozklockowywuje? Dlaczego zawsze to jest mój członek? Dlaczego zawsze to jest ktoś ważny? W tej misji rozklockował się ktoś naprawdę ważny. Wiecie, że Słyglina był moim najlepszym policjantem? Po tym jak komisarz Michaś zrezygnował, to on wtedy stał się najlepszym policjantem. Awansował. Wiecie, ile on złoli złapał? Wiecie, ile za nim misji? Wiecie, ile klockowego życia było jeszcze przed nim? To przez was. To wszystko przez was się dzieje. Ja nie chcę już tego. Prezydent też nie chce. Miau, miau, miau. I królowa. Nikt nie chce tracić więcej ludzi. Dlatego tak. Rozkazuję wam pójść na małą emeryturkę. Co? Na razie na miesiąc. Jeśli się nie będziecie więcej wtrącać, to może na zawsze. Ale królu, żadne ale. Proszę, odejdźcie. Możecie odejść. Sługu sklonie, wybroj ich. Szybko. Tak jest, królu. No co za wredny dziad. Ej, ja to słyszę. No co za wredny dziad. No nie. Ale wiesz, może tak będzie dla nas lepiej. Rok, co ty mówisz? Sam kazałeś mi się zabrać do kupy. No tak, ale co ty mówisz? Co ty dredzisz? Może tak będzie dla nas lepiej. Rok, nie dobijaj mnie. Nie dobijaj mnie. Byłem ostatnim Bricksmanem. Zwerbowaliście mnie podobno już 10 lat temu, bo podobno 6 lat temu działo się to wszystko, gdzie zniknęliśmy. Ale do rzeczy. Rok, co się z tobą stało? No nic. Tak, nic. Ale no powiedz mi coś. No. Chory jesteś? Nie. Bzz. O nie, coś się dzieje. A my możemy zwyczajnie siedzieć. Możemy zwyczajnie siedzieć i nic nie robić. Jupi! Masz gorączkę? Co? Musimy uratować tych ludzi, te minifigurki. Nie wiemy, co się dzieje. Wiemy. Król już się tym zajmie. A tam król. Król nie ma mocy. Nie został namaszczony Blixem. Ty też nie. No też, ja nie, ale werbowaliście mnie Bricksmanem. Bartek mnie werbował Bricksmanem. To dla ciebie nic nie znaczy? No dobra, znaczy. Znaczy i to dużo. Chodź mi pomóc tą minifigurką. Gdzie to się dzieje? Na ulicy Spider-Man daleko od domu. No to chodźmy. Ty, z lodem, podnieś ręce do góry. Ale nie mogę, mam loda. O, i już nie masz. Panie Misterio. Co, lodowy samuraj? Kiedy on się pojawi? Już za niedługo. Pomocy, niech mi ktoś pomoże. Już za niedługo. Za 3, 2, 1.
Jest. Mój żywiołaku. W stronę mostu. Zniszcz most. Nie, ja tu jestem. Zniszcz most. Proszę. Proszę cię. Miej litość. Litość? Mam cię. Dziękuję, dziękuję. Okej, jestem. A gdzie Stanley? Stanley mówił, że biegnie. Ale coś nie widzę. Mówił chyba, że coś z nogą. Nie wiem. Okej. Staruch. No. Dobra, gotowy? Gotowy. Do ataku! Uwalnij więźniów. Dobra, ja idę do Misterio. Uciekajcie już. Okej. Teraz tego na górze. I po schodkach na górę. Teraz fikuniku. I zajdę go od tyłu. Uciekam. Spoko. Dobra, jak teraz zająć tego wielkoluda? Pomocy! O, dzień dobry, panie Misterio. Witaj, Watermanie. A, dzień dobry, dzień dobry. Przyszedłem cię pokonać. Najpierw pokonaj mojego śnieżnego samuraja, a powiem ci, że jego nie jest łatwo pokonać. A, jednak spróbuję. Okej. Rzeczywiście nie jest łatwo. Pomocy. Szkoda. Była z niego fajna minifigurka. Jeszcze raz, niech ktoś mi pomoże. Niech ktoś mi pomoże. O, dzięki, Stanley. A nie ma za co. Co? Już tyle, czy wyjałaku? Poddajesz się? Czy chcesz, bym cię jeszcze dodatkowo zbił laską? A powiem ci, że to boli. Co ty robisz? Piu. Ała. Ja. A, proszę, niech ktoś nam pomoże. Niech ktoś nam pomoże. Piu, 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 piu. Co jest? Tam. Już schodzę. Tyk. Co? Gdzie on jest? Tyk. Dzień dobry, witajcie. Co? Ktoś ty? Czy to jest Lego City? Tak. O, to dobrze trafiłem, więc mogę się przedstawić. Witajcie. Jestem cyberłowca. Cyberłowca? Pierwsze słyszę. Jak to pierwsze słyszę? A wy to niby kto? Jesteśmy Bricksmeni, a raczej to, co z nich zostało. Bricksmeni? O, słyszałem. Tak? No tak, jakbym mógł nie słyszeć. Słyszałam, że jesteście już starzy, zgorzkniali, potrzebujecie pomocy, nie dajecie sobie rady, jesteście niezrównoważeni psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Co? Kto rozgłosił te plotki? No tak naprawdę to ja, bo szukałem nowych kolegów, nowych... Kogoś, kto umie, kto może bronić miasta. Co? No, przepraszam, ale jak mogłem inaczej, zbawić jakichś obrońców miasta dobrych? No, powiedzieć, że my jesteśmy na emeryturze, że nasze moce są dobre, no, mogłeś wymyślić coś innego.
Jezu Boże. No królu, nie wstydź ci. Nie wstydzę, nie za bardzo. To co, jesteście tymi Bigsmanami? Trafiłem pod dobry adres? Tak, 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 oczywiście. To fajnie. Więc jakie będzie moje pierwsze zadanie? O, zakoleguj się z tymi tutaj panami. Ja muszę spadać, baj! A ty na pewno nie jesteś złolem, bo coś mi tutaj brzydko pachnie. Zjawiłeś się tak znikąd. No i... tam przecież nam pomógł. Dla mnie wydaje się całkiem spoko. Dla mnie też. Spoko gość. A, dziękuję. Z jakiej jesteś krainy? Z krainy... cyberkrainy. Istnieje taka? Tak. Dziwne. Znam wszystkie krainy na pamięć. Żyłem dużo razy. I nigdy o takiej nie słyszałem. A, bo to jest nowa kraina. Pogadajmy o czymś innym. Coś mi tutaj brzydko pachnie. A, nie kąpałem się dwa razy. Nie ty. Ale przecież was uratowałem. Więc co? Kim jesteście? Jesteście tymi obrońcami miasta? Tak. I mamy przejść na niby emeryturę. Fajnie. Możemy pogadać. Będziemy mogli się zakolegować. Okej. Fajnie. Jesteś jak dla mnie spoko gość. Dziękuję. Ja... no fajnie. To co? Myślę, że będzie mi w tym Lego City bardzo fajnie. 2 miesiące później. Tak, chyba to wygrywamy. Nie było nawet. No. Muszę na chwilkę gdzieś pójść. Spoko. I co? Co? Nie jest podejrzane, że on zawsze, znaczy czasami, codziennie po kilka razy, gdzie się wychodzi i nikt nie ciekawi was dokąd, mnie wciąż coś nie gra. Mówię wam, że nie słyszałem i chyba nie istnieje. Mówię wam, że nie istnieje taka planeta jak cyberkraina. Naprawdę. No Stanley, możesz się już od niego odczepić. Błagam. Gawędzisz tak od kiedy go spotkaliśmy. Jak chcesz, to możesz tam pójść, ale tam gdzie on. Ale powiem ci, że nic złego z nim nie ma. Naprawdę. To się zaraz przekonamy. No to chodź, przekonamy. To pa, wracam za chwilę. Panie, mój codzienny raport. Wciąż nie wiem, gdzie jest Brix. Nie, jeszcze nie pytam. Dlaczego? No, panie, przepraszam, ale... no, muszę zdobyć ich zaufanie. Nie zdobyłeś jeszcze? Tak, zdobyłem, ale ten Stanley. On to mnie trochę niepokoi. Może go zlikwiduje. Nie. Wtedy nabiorą podejrzeń. Ale panie, nie. Musisz też go przekonać. Dobra. Najbardziej to chyba we mnie wierzy ten pan K. Naprawdę najbardziej ci ufa? Tak, chyba mnie najbardziej lubi. Nawet czasami myślę, że lepiej, że bardziej od tego Rokroka. Dobrze. Dobra, wyrażam zgodę. Pozbądź się go. A nie stanęli? Nie. Panie, ale nie.
Chcesz się pozbyć pana K? O, Stanley. Miło, że przyszedłeś. Chcesz się pozbyć Rokroka. I chcesz się pozbyć pana K. I chcesz się pozbyć mnie. O jakiego Briggsa ci chodzi? Ha, 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 ha. Wiedziałem, że jesteś z tobą nie tak. Tak. Szkoda, że już nie będziesz temu nikomu powiedzieć. Co? Piu! O, jesteś nawet bystrym dziadem. Ale twój czas dobiegł końca. Mam nadzieję, że będą cię wspominać. Nie, nie. Bye. Piu! Ha, 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 ha. Teraz tylko pan K. Potem wydaje coś mi się, że Rokrok wie, gdzie jest Briggs, którego potrzebuje. Wiem, że któryś Briggs jest w Lego City. Nie wiem jednak jaki i nie wiem gdzie. Wyduszę od niego to siłą. Tyk! O, o, cześć. Cześć. Gdzie jest Stanley? Stanley? A ja nie wiem. Nie przechodził obok ciebie? Poszedł cię szukać. Nie, nie wiem gdzie jest Stanley. Aha. Fajnie. A, to pewnie znów coś z kolanem mu się stało. No, pewnie tak. Pójdę go poszukać i mu pomóc. Z tym kolanem. Dobra. Ja zaraz do ciebie dołączę. Spoko, przyjacielu. Stanley, gdzie jesteś? To co? Co to jest? Zaraz. Jaki Overlord? Jaki Briggs? Stanley? Zdyskwalifikowany. Rokrok? Panka na celu. Co tu jest napisane? Jaki Stanley? Jaki panka? O nie. Stanley? Przepraszam cię. O nie, Stanley, nie mów, że się rozklockowałeś. Stanley, miałeś rację. Miałeś... Gdzie ja jestem? O co chodzi? Tak, panika, idealnie. Po prostu idealnie. Ty to zrobiłeś. Tak, ja to zrobiłem. I już chciałem cię oszczędzić. Ale niestety, mój pan Overlord, niestety... Kazał mi cię rozklockować. I Stanley też. Nie. Czyli Stanley miał rację. Tak, nie ma żadnej cyberkrainy. Boże. Aż jestem z ciebie dumny, że to wymyśliłem i że ty i Rokrok w to uwierzyliście. Ale może jednak cię oszczędzę. Tak? Jak powiesz mi, gdzie jest Briggs. Jaki Briggs? Jeden z sześciu Briggsów. Wiem, że wiesz. Wiem, że Rokrok wie. Więc nawet jak mi nie powiesz, to wyduszę z Rokroka całą prawdę. Ale ja nic nie wiem o żadnym Briggsie. Już cię zmuszę do gadania. Nie zdobędziesz żadnego Briggsa. Ja już ci to mówię. Super, ale skoro wiesz, kim jesteś, to już mogę stać się sobą. Jeśli nie chcesz mi powiedzieć zwyczajnie, zmuszę cię. Tyk, zna twoje sztuczki. Już zaraz cię rozklockuję. A masz czym? Co to znaczy? Co? Pamiętasz, jak zniszczyłeś ten miecz i wylali cię z drużyny Briggsmenów? Tak, pamiętam, ale potem go naprawili.
zapomnijmy o tym, że go naprawili. Ale jak chcesz. Super. Klik. Klik, klik. Ej, nie działa. Mówiłeś, że go naprawili. Naprawili go, ale wyładowały się w nim baterie. Też tak mogło być. Oj, ty. A pamiętasz ten dzień? A pamiętasz ten dzień, gdy siedziałeś sobie zwyczajnie na kanapie, oglądałeś Bartosza z klocków, a tutaj przyszedł Rex i założył ci coś do twojej kanapy. Potem twój pies, twój kot stali się jego kukiełkami. Od tego się to wszystko zaczęło, co nie? Wtedy zaczęli się Briggsmeni. Wtedy zaczęły się Briggsy. To on to wszystko zapoczątkował. To on. Daj mi miecz. Co? A gdzie jest ta magiczna tablica, którą miałem? Nie mówiłeś, że... Nic nie mówiłeś, że tablica ma być w drugiej ręce, gdzie trzymano miecz. W drugiej ręce masz to, co ci przypiął Rex, co cię zwyczajnie osłabia. Jeśli chcesz ze mną walczyć, proszę, tutaj jestem. Teraz mam naprawiony miecz? Zobacz. Tak! Tak, ale druga jest strona. Co? Wybierz sobie niebieski czy pomarańczowy. Pomarańczowy. Spoko, no to wal. Stoi zwyczajnie. Utnę ci głowę. Panika. Nie. Co? Ty to zrobiłeś. To twoja wina, że on nie żyje. Nie. I jeszcze rok, rok. To przez ciebie on też umrze. Co? Klik, klik. Mój miecz. Znowu ty. Tak, znowu ja. Tylko ciebie może jednak oszczędzę. No znaczy zabiję cię, ale nie wylądujesz w niebie ani w piekle. Wylądujesz gdzieś indziej. W więzieniu. Ciesz się przynajmniej, że nie będziesz martwy. Możesz tam umrzeć z głodu, ale ja cię nie zabiję. Piu, 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 piu. Super. No gdzie oni rzesz są? O, cześć cyberłowco, to co? Znaleźliście z panem K. Stanali? Szukamy. Znaczy, pan K szuka, a ja tutaj przyszedłem zobaczyć, co tam u ciebie. Tak. No, fajnie. Mamy jakąś kolejną misję? Nie, na razie nie. A co ci się stało w ręce? Masz jakieś takie inne, a miałeś zwyczajne żółte. A, założyłem rękawiczki. Były na wyprzedaży. A, fajnie. No, tak. Zdejmiesz hełm? Nie. Nie? Dziwnie. Rok, rok, a muszę cię o coś spytać. Co? Wiesz, gdzie jest taki jeden Briggs? Briggs? Nie wiem, jaki Briggs. Wiesz, wiesz, od króla właśnie dostałem od króla dostałem powiadomienie, że idzie nowa banda z Woli. A, właśnie musimy iść, zawołaj. Nie, czekaj, czekaj. Że oni chcą pójść po Briggsa. Musimy go bronić. Musimy bronić Briggsa. Spoko. Ale dlaczego król nie dostał? Król nie dał mi żadnego sygnału o tym, że idą. Nie wiem. To co? Powiesz mi, gdzie jest ten Briggs? No, dobra, powiem ci. Kojarzysz pomnik Bartka? No tak, najsłynniejszy pomnik w Lego City. To ten pomnik stoi na skale. I za tą skałą
Dawno, dawno temu, zanim ta skała jeszcze była skałą, znaczy była zwyczajną skałą, to kiedyś jakiś tam archeolog, nie wiem jak on się nazywał, chyba, nie wiem, może Marty, czy coś takiego, ale nie wiem, znalazł takiego jednego Briggsa. Briggs był bardzo niebezpieczny, mógł niszczyć, mógł robić coś złego z minifigurkami, nie wiedzieliśmy jak go okiełznać. Byłeś przy tym? No oczywiście, Bartek był, to było chyba jeszcze chwilę po pierwszym sezonie Lego City. Tak mi się wydaje. No i zamknęliśmy tego Briggsa w skale, nie wiedząc, że ta skała będzie potem potem skałą, na której będzie pomnik Bartka. No i jak tą skałę właśnie zrobiliśmy na pomnik Bartka, to ten Briggs ten w tej skale został. No. Super. To ja idę do tej skały. Dobra. Tyk. Idziesz do skały, to ja sobie do króla pójdę zapytać, dlaczego mnie ten, a potem do niego dołączę. O, gdzie ja jestem? Hello, jest tu ktoś? Nazywam się pan K. Jest tu ktoś? Może mi ktoś powiedzieć, gdzie ja jestem? Ej, jest tu ktoś? Jest tu ktoś? Jestem tutaj, w kupie tych klocków. Nikogo tu nie widzę. Nie mówcie, że tu nikogo nie ma. Jest tu ktoś? Hej. Proszę, niech mi ktoś pomoże. I nie mogę się wydostać. Te klocki się ruszają, chyba mnie zasypią. Ała! Niech mi ktoś pomoże. Pomocy! Proszę. Muszę się wydostać. Ale jak? Jak? One mnie zasypią, te klocki. To chyba już mój koniec. Koniec ze mną. Przynajmniej dołączę do Stana Lee. Ała. Paś wzywał pomocy. Ja już lecę. Stąd? Kto by w tej krainie... Znaczy, kto by chciał pójść do tej krainy? Pan K? W Lajmenie. No. Tak. Witaj, przyjacielu. Co cię tu sprowadza do tej krainy? Nie ma w niej nic fajnego. Ach, nie uwierzysz. Był taki gość, który się nazywa Cyberłowca. Cyberman? Ja go rozklockowałam. Nie Cyberman. O, Cyberłowca. On chce zdobyć jakiegoś Briggsa. Briggsa? Tak, jednego z kilku Briggsów. Nie wierzę. Szybko, musimy uciekać do Lego City, tak? Tak, do Lego City. Wiesz, o co chodzi? Tak, wiem. Dzień dobry, królu. O, dzień dobry, Rokrok. Tak, dzień dobry wszystkim, całej rodzinie królewskiej i sługusowi. Królu, dlaczego nie powiedziałeś mi o tej bitwie? Jakiej bitwie? Tej ze złolami. Jakiej bitwie ze złolami? Na razie nie ma żadnej bitwy. Jak to nie? Cyberman powiedział, że są złole, które chcą ukraść wielki klocek. Ten klocek, który jest w tej skale Bartka. Nic o tym nie wiem. Co? Czyżby mnie... Czyżby mnie oszukał? Królu, wiem. Masz jakieś kamery? Oczywiście, są... Mają ten. Patrzą na Lego City od wieków. Daj mi zobaczyć. Tu są. Co? Królu, chodź zobacz. Nie, dziękuję. Chodź. Cyberman. A ja mu zaufałem. Stanley. Panie K.
Królu, musimy uratować to miasto. Tak. Szybko, sługu, zjedziesz ze mną. Woda! Tak, w końcu. Panie? Tak. Mam Brixa. Dobrze. Wykonaj zadanie. Zniszcz Lego City. Tak jest. Piu. Kupi pomnik. Uwaga! Piu. Nie wierzę. Wykonałem zadanie. Stój! Co? A, cześć, Rokrok, przyjacielu. Nie oszukasz mnie. Co? Ty pytałeś jeszcze co? Wiem, Overlord. Wiem, że rozklockowałeś. Wiesz? Super. To dobrze. A tak. Co? Nie, królowo. Nie ważcie tego zrobić. Sarki, królu. Ale takie jest moje zadanie. By zniszczyć Lego City. Nie. Nie. Tak. Pożałujesz tego. Zobaczymy. Nie, piu, 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 piu. Nie, zostałem sam. Nie sam. Coś ty zrobił z Rokrokiem. Tak. Tak. Pożałujesz tego. Klik, klik, klik. O nie. Tak. Dałem ci rozsepsuty miecz. O nie. Spokojnie, zajmę się tym. Albo nie. Ja się tym zajmę. I zostań nieruchoma. Brixie, rozklockuj pozostałych. O nie, moje źródło zasilania. Teraz ciebie, król. No, jeszcze chwilę, jeszcze. Tak, królu, nadszedł twój koniec. Piu. A, co jest? Tyk. O, jestem normalny. Tyk. O, coś ty narobił. Strzeliłem w ciebie. Teraz ty znikniesz. A tak myślisz? Jestem cyberłowca. Nic mnie nie powstrzyma. Ucieknę do mojego pana. I jeszcze się spotkamy. Mam taką nadzieję. Zemsta. O, jak dobrze. Stanley! Cześć. O, cieszę się, że cię widzę. A dziękuję, dziękuję. Ej, to co jest? Dzień dobry. Uwolniliście mnie z władzy cyberławcy. Jak mogę się wam odwdzięczyć? Mam taką moc, że mogę ożywić jednego z waszych kolegów.
Je albo królową, albo Rogroka. Nie możesz obydwu? Nie, nie starczy mi na razie na tyle mocy. Może potem wrócę i mi się uda. A gdzie pójdziesz? Nie mogę wam powiedzieć. Wiadomo, że on wróci. Nie chcę, by mnie znalazł. Dobrze. Kogo ożywić? Kogo ożywić? Ożywcie Rogroka. Co? Królową. Ożywcie Rogroka. To co, ożywiamy Rogroka? Tak. Nie, królu. Miasto będzie bez władcy? Briggs wróci. Wrócę. A jeśli nie ja, to moi koledzy. Ożywię ją spokojnie. Ale trochę później. To co? Ożywiamy Rogroka? Tak. Ojejku. Gdzie jest ten cyberłowca? Nie żyje. Stanley? Stanley? Pan K. Co ty tu robisz w Flymanie? To długa historia. Spoko. Co się stało z królową? O nie. Bye. Skąd Rogrok wiedziałeś, gdzie jest Briggs? Bo ten Briggs mnie zwerbował. Dał mi moje moce. Naprawdę? Tak. Było kilka Briggsów. Był Briggs, który zwerbował Bartka. Był Briggs, który zwerbował mnie. Był Briggs, który dał moce stanowili. Tak, potwierdzam. Był Briggs, który dał moce Emmetowi i Pawłowi. Ale był jeszcze jeden Briggs. Szósty, o którym nikt nie wie. Raczej siódmy, o którym nikt nie wie. Tylko ja i Bartek o tym wiedzieliśmy. Ale co jest? Dobra, więc jak? Wy tego nie pamiętacie, nawet ty, królu. Pamiętacie Fantastyczną Piątkę, co nie? Tak, pamiętamy. Ale nie pamiętacie Bitwy Bohaterów? Coś tam pamiętam. Pamiętacie Coldmana? Kogo? Coldmana. Ja pamiętam siebie, że tam brałem udział w tej bitwie, ale nie pamiętam Coldmana. Tak. Bartek poprosił Briggsa, by zamazał wam wspomnienia, byście go nie pamiętali. Bał się, że go ktoś może... Że może go ktoś, no wiecie, złapać. Był jeszcze mniej mały, miał chyba 10 lat, jak to się wszystko działo. Ale został namaszony mocą siódmego Briggsa, o którym nikt nie wie. Tylko ja i Bartek o tym wiedzieliśmy. Gdy Bartek umarł, to tylko ja teraz o tym wiem i chcę wam o tym powiedzieć. Jest jeszcze ktoś. Jest Coldman. Może nam pomóc. Ale nie wiemy, kiedy nam pomoże. Wiemy tylko, że może nam pomóc. Masz do niego numer? Mam, spokojnie. Mogę do niego zadzwonić i powiedzieć, że może nam pomóc. Rogrok? Dzięki. Przyjaciele, wiem, kto wysłał tego, no wiecie, cyberłowcę. To był Overlord. Nie wiem jednak, gdzie jest. Wiem tylko, że wykonał pierwszy ruch. Wykona szach królowi, ale my musimy zbić wszystkie jego pionki. To co, idziemy grać w szachy? Nie o to chodzi. Szykuje się naprawdę duża bitwa. A nam wyznaczono rolę pionków. Przyjaciele, czas się przygotować. Tak, koniec bitwy. O, długo ona trwała.
Bzz, bzz. A co to dzwoni? Halo? Kto mówi? Rok-rok? Cześć, to ja, Coltman. Chcesz by wam pomógł? Do Lego City? Dobra. Przyjaciele, szykuje się naprawdę niezła afera, jeśli chcesz mnie zwerbować. Powiem ci jedno. Wchodzę w to.